Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Porstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Prokuratura odmówiła właścicielowi Getin Banku dostępu do akt. Janusz Korwin-Mikke wymownie skomentował dziennikarza. Jest już prawie 100 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie Rydzyka. Papież po raz trzeci w historii spotka się z Putinem. A na koniec w ramach ciekawostki dnia dowiemy się o technologii 6G. I zanim zaczniemy, przypominam, że jeśli chcecie pomóc wspierać nasz kanał, to zachęcam do oglądania także poprzednich naszych materiałów zaraz po obejrzeniu tego. Na przykład możecie sobie już do zakładek dodać ten film, który tutaj Wam wyświetlam. A teraz zaczynamy już przegląd wiadomości. Żyć w nasz wizerunek, a mamy świetny wizerunek, gdy chodzi o polskie banki. Innego zdania jest opozycja, która nawołuje do dymisji Adama Glapińskiego. Leszek Czarnecki nie może brać udziału w przesłuchaniach i nie ma dostępu do akt. Zdaniem prokuratury nie jest stroną pokrzywdzoną, donosi Gazeta Wyborcza. Decyzją prokuratora Pawła Leska Leszek Czarnecki i jego pełnomocnik Roman Giertych nie dostali wglądu do wyniku badań wariograficznych twórcy Getin Banku, ani byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego, który miał składać Czarneckiemu propozycje korupcyjne, wskazuje Wyborcza. Jak poinformowała dziennik prokuratura, propozycja złożona Leszkowi Czarneckiemu nie powodowała dla niego żadnej szkody, jak również nie doszło do naruszenia żadnego dobra prawnego Leszka Czarneckiego. To oznacza, że biznesmen nie ma statusu pokrzywdzonego, a co za tym idzie, nie ma żadnego wpływu na postępowanie. Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku Gazeta Wyborcza opublikowała nagranie z rozmów między Czarneckim a Chrzanowskim. Zdaniem multimilionera podczas spotkania miała paść oferta korupcyjna i próba wymuszenia 40 milionów złotych. Chrzanowski trafił do aresztu, ale opuścił go w styczniu za poręczeniem w wysokości 250 tysięcy złotych. Były szef KNF ma również dozór policji i zakaz kontaktowania się ze świadkami w sprawie. Tego samego, którego były szef KNF miał polecać do pracy Leszkowi Czarneckiemu za słynny już 1% wartości jego banku. Może jeszcze raz zacytujmy szanowną prokuraturę. Propozycja złożona Leszkowi Czarneckiemu nie powodowała dla niego żadnej szkody, jak również nie doszło do naruszenia żadnego dobra prawnego Leszka Czarneckiego. Aha, zaraz, czyli złożenie propozycji łapówki na 40 banek od szefa KNF-u za to, że podczas kontroli będą przychylniej patrzeć na jego bank, nie naraziło go na szkodę? A czy przypadkiem szef KNF-u nie przyznał przy tym, że do tej pory patrzono na niego nieprzychylnie? I skoro się nie zgodził, to od tej pory również nieprzychylnie na niego patrzyli? To nie jest absolutnie żaden dowód, a jedynie poszlaka. Ale właśnie na podstawie poszlak nadaje się status pokrzywdzonego. Czy prokuratura nie działa tutaj w takim razie na szkodę pokrzywdzonego? Być może właśnie teraz pozbywają się niewygodnych akt rękoma policji, o czym słyszeliśmy wielokrotnie. Ale skoro w tak perfidny sposób zabroniono im dostępu do akt, mimo że to jest tak medialna sprawa, to teraz dopiero społeczeństwo może sobie myśleć, co tak naprawdę w tych aktach jest. Ale nie tylko do takich patologii w Polsce dochodzi, nie tylko do patologii w wymiarze sprawiedliwości, bo również mamy różne patologie podatkowe, które coraz bardziej dyskredytują przedsiębiorców, co skwitował w jednej z ostatnich wypowiedzi Janusz Korwin-Mikke. Liczyłem na taką reakcję, co prawda tylko dla ludzi do 26 roku życia, ale jednak gdyby... Dla ludzi do 26 życia... Podczas rozmowy w telewizji w Polsce.pl Janusz Korwin-Mikke nie był w stanie powstrzymać śmiechu. Rozbawiły go słowa dziennikarza, który przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość idzie w stronę obniżki podatków. Panie prezesie, od lat pan słynie z postulatu likwidacji podatków. Prawo i Sprawiedliwość trochę idzie w tę stronę. Zaczął mówić gospodarz programu, ale Korwin-Mikke wybuchnął wtedy śmiechem. Pan redaktor w programie powiedział mi, że PiS idzie w stronę obniżenia podatków. Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, napisał pod nagraniem z programu Korwin-Mikke. Dziennikarz miał na myśli zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą likwidacji podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia. Od lat powtarzam, że podatek dochodowy trzeba zlikwidować całkowicie dla wszystkich. To podatek sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, to kara za pracę. Zlikwidujmy go dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Jak coś jest złe, to trzeba to usunąć od razu. Częściowe reformy nigdy nie działają. Przekonuje lider partii Korwin. Próbuję przerobić lokomotywę na samochód. W tym celu odkręca pan dwa koła od lokomotywy i przykręca dwa koła z oponami. To coś będzie jeździło gorzej. Dziwią mnie tylko te wszystkie komentarze pod artykułem, w których twierdzi się, że Korwin
pieprzy głupoty. Bo przecież PiS robi wszystko dla dobra ludzi, nie? Obniża teraz podatki. Ale to jest wręcz idealny przykład na działanie właśnie na niekorzyść ludzi, na niekorzyść młodych przedsiębiorców. No bo to wręcz zachęca, wręcz mówi, daje instrukcje młodym ludziom, nie zakładaj firmy, nie opłaca ci się to, pójdź do pracy i nie płać podatków. Oczywiście podatki dalej będą płacić, tylko nie akurat ten dochodowy. Jednak wszystkie inne koszty, podatkowe i okołopodatkowe, przerzuca się na przedsiębiorców, o czym mówiłem chociażby w tym materiale, że dochodzą dla przedsiębiorców coraz to nowe konieczności opłat. A do tego jeszcze ten cały test przedsiębiorcy, który miał wejść, Morawiecki ostatecznie teoretycznie się z niego wycofał, jednak sam stwierdził, że wejdzie on, tylko w innej formie. Dlaczego to nie może działać właśnie w drugą stronę, że to tym przedsiębiorcom się będzie obniżało podatki, dzięki czemu oni będą zwyczajnie mogli więcej zapłacić swoim pracownikom? Albo skoro już obniżamy młodym pracownikom, to dlaczego nie obniżymy tych podatków zupełnie młodym ludziom, czyli i pracownikom, i przedsiębiorcom, żeby ludziom też młodym chciało się właśnie te firmy zakładać, bo jeśli taka młoda osoba nie założy firmy do tego 26 roku życia i już ma wpojone takie zasady, jak się pracuje na etacie, no to też dużo ciężej jej będzie podjąć takie ryzyko, żeby zostać przedsiębiorcą. No, ja wiem, to było tylko pytanie retoryczne, argumenty za tym stojące widać w komentarzach właśnie pod tym artykułem. No, łatwiej jest zarządzać osobami, którym się coś daje i jest ich więcej. Ale niestety przyjdzie nam ostro za to zapłacić w przyszłości. Niestety problem z polityką w Polsce jest także na innym gruncie, nie tylko tym podatkowym, bo również na gruncie religijnym. Zwracamy się z prośbą o ukrócenie działalności politycznej redemptorysty Tadeusza Rydzyka i przywrócenie charakteru religijnego jego radiu oraz telewizji, piszą autorzy apelu. Petycję papieżowi Franciszkowi ma przekazać kanadyjski polityk polskiego pochodzenia Tomasz Łukaszuk. Zbiórka podpisów rozpoczęła się latem 2017 roku. Autorzy petycji, podpisani jako Adam N. i Witek M., zgromadzili ich ponad 94 tysiące. Tadeusz Rydzyk, zakonnik używający katolicyzmu jako narzędzia do zdobywania pieniędzy i władzy, jest przykładem patologii występującej w polskim kościele katolickim. Tadeusz Rydzyk bierze aktywny udział w polskiej polityce. Autorzy petycji pragną pozostać anonimowi i długo szukali pośrednika, który przekaże petycję papieżowi. Padło na Tomasa Łukaszuka, który dzięki dobrym relacjom z hierarchami kanadyjskiego kościoła będzie w stanie dostarczyć pismo do Watykanu. Obiecał, że przekaże petycję w ciągu najbliższych kilku dni. Łukaszuk jest popularnym w Kanadzie politykiem, był m.in. wicepremierem kanadyjskiej prowincji Alberta. Ojciec Święty ma otrzymać pismo w wersji angielskiej oraz hiszpańskiej. Autorzy petycji wyślą do papieża również list, w którym tłumaczą motywy swojego działania. Wszystkie patologie związane z Rydzykiem opisane w naszej petycji nie tylko trwają, ale uległy zaostrzeniu. Tadeusz Rydzyk jest doskonałym przykładem tego, jak liczni przedstawiciele kleru katolickiego w Polsce robią z katolicyzmu dochodową parodię chrześcijaństwa, a Kościół udaje, że tego nie widzi, napisali. Zwracają również uwagę, że jak dotąd Watykan nie zrobił nic, by utemperować ojca Rydzyka. Toruńskiemu redemptoryście zarzucają obraźliwy, rasistowski, ksenofobiczny i polityczny charakter wypowiedzi. Zwracają również uwagę, że Departament Stanu oraz Rada Europy w swoich raportach uznały Radio Maryja za najbardziej antysemickie medium w Europie. Niech Rydzyk i reszta Kościoła katolickiego w Polsce zajmie się religią, a nie pieniędzmi i polityką. Skończ z mową nienawiści płynącą z ust polskiego kleru. Apelują na zakończenie listu. A gdzie w takim razie petycja o rozdzielenie polityki od Tuska? No ale tak na serio, zasada rozdziału polityki od kościoła jest nam zagwarantowana konstytucyjnie, a tymczasem Rydzyk wpycha się do polityki już od lat. Sam Watykan jest również temu oficjalnie przeciwny, a Franciszek stoi na straży tego, żeby księżom się za bardzo nie powodziło, że jak zaczynają się przelewać majątkowo, to powinni za te pieniądze pomagać. Nie widać jednocześnie żadnych decydujących działań zarówno ze strony rządu, jak i papieża w kierunku Rydzyka. I nie chcę tutaj demonizować Tadeusza Rydzyka, ponieważ wiele jego działań przynosi korzyści. Jednak on teraz bardziej pasuje raczej nie jako hierarcha kościelny, a poseł przedsiębiorca. Dajcie znać w tej ankiecie, co w ogóle sądzicie o tej petycji. Czy jest słuszna, czy byście ją podpisali, czy może jest całkowicie zbędna. Zobaczymy, czy w ogóle dotrze ona do papieża Franciszka. Bo wiemy już dzisiaj, że na przykład dotrze do niego Putin. Это не пьяно. Это пьяно.
Papież Franciszek kolejny raz spotka się z Władimirem Putinem. Jak poinformował rzecznik Watykanu, do spotkania dojdzie 4 lipca w trakcie zapowiedzianej wcześniej wizyty prezydenta Rosji we Włoszech. W oświadczeniu przekazanym dziennikarzom akredytowanym przy biurze prasowym Stolicy Apostolskiej, Ghisotti poinformował, odpowiadając na ich pytania: mogę potwierdzić, że Ojciec Święty przyjmie na audiencji w Watykanie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina 4 lipca. To będzie trzecia wizyta Putina u papieża Franciszka. Po raz pierwszy rosyjski prezydent odwiedził go w listopadzie 2013 roku, a więc 8 miesięcy po konklawie. Do kolejnego spotkania papieża z Putinem w Watykanie doszło w czerwcu 2015 roku. Wtedy rozmowy były poświęcone głównie konfliktowi na Ukrainie oraz wydarzeniom na Bliskim Wschodzie i sytuacji mieszkających tam chrześcijan. W kwestii ukraińskiej Franciszek mówił rosyjskiemu przywódcy, jak informowano po audiencji, że trzeba szczerego i wszelkiego wysiłku, aby osiągnąć pokój. Watykański rzecznik mówił też wówczas, że zarówno papież, jak i Putin zgodzili się, że najważniejszą kwestią pozostaje przestrzeganie porozumień podpisanych w Mińsku. Franciszek apelował ponadto o udzielenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy. No, już widzę, jak Jarka szlak jasny trafia. Najpierw to, później to, a jak on sam się spotkał z poprzednim papieżem, to abdykował. Możemy się zatem spodziewać, że Franciszek będzie oddalał takie ewentualne spotkanie. To było do przewidzenia. Standard 5G dopiero pojawia się na rynku. W tym roku zadebiutowały pierwsze obsługujące go smartfony, ale w sieci mówi się już o jego następcy. Mówi się oficjalnie, ponieważ Samsung właśnie ogłosił, że pracuje nad techniką 6G. Jak oficjalnie będzie ona wyglądać, tego obecnie nie wiadomo. Można tylko założyć, że nowe rozwiązanie pozwoli na jeszcze szybsze wysyłanie i pobieranie danych oraz zapewni mniejsze opóźnienia. Niewykluczone, że szczegółowe informacje na temat następcy 5G poznamy za kilka lat. Jednak na oficjalne wprowadzenie tego standardu z pewnością trzeba będzie poczekać. Jak długo, to również pozostaje tajemnicą. Niektórzy przypuszczają, że debiut 6G może nastąpić nawet w 2029 roku. Trudno nie zauważyć, że Samsung ogłosił pracę nad nowym standardem łączności zaraz po tym, jak Stany Zjednoczone zdecydowały się wpisać Huawei na tak zwaną czarną listę handlową. Chińczycy przez to tracą dostęp do m.in. usługi Google i produktów firmy ARM. Szybki rozwój własnych rozwiązań dotyczących 6G może teraz dać ogromną przewagę Samsungowi, którego największym rywalem, jeśli chodzi o sprzęt z Androidem, jest właśnie Huawei. Pojawiły się rzecz jasna już komentarze dotyczące tego, że po co w ogóle pracować nad siecią 6G, skoro jeszcze 5G nie weszła w pełni do obrotu. Jednak no, w takiej Korei Południowej 5G już działa od zeszłego roku. Więc jest to chyba idealny czas, żeby wdrożyć wreszcie pracę nad kolejną technologią. Jednak więcej kontrowersji jest związanych raczej nie z tym, czy to jest przydatne czy nie, ale czy jest bezpieczne dla naszego zdrowia. I choć większość z tego typu test kwalifikuje się raczej do wora z teoriami spiskowymi, to jednak należy pamiętać o tym, że zaledwie w zeszłym wieku ludzie bili się o to, żeby kupić sobie pastę do zębów z radem, prezerwatywy z radem, czy zestaw małego chemika dla najmłodszych dzieci z radem. A wszystko to dlatego, że rad był uważany naukowo za coś, co jest nie tylko dla nas bezpieczne, ale również pozytywnie działa na nasze zdrowie. Także tego, no. Warto uważać na wszystko, nawet jeśli mówią wam w gazetach, że jest to zdrowe. A teraz czas na drętwy suchar. Jak się nazywają piękne kobiety w Niemczech? Turystki. Tego drętwego suchara podesłał nam Pietrek129, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Ryszarda. Jeśli ty też chcesz swoją statuetkę, to koniecznie napisz tam swojego suchara w komentarzach. Ja tymczasem się już będę żegnał, ale zanim się pożegnam, jeszcze raz zachęcam do obejrzenia jednego z poprzednich naszych filmów, żebyście po prostu mogli wesprzeć nasz kanał. Zaraz się pojawią linki po tej stronie i do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!